Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie na tegoroczne Warszawskie Dni Dermatologiczne. Ubolewam, że nie mam okazji spotkać się z Państwem osobiście w sali wykładowej, no niestety uniemożliwia nam to obecna sytuacja epidemiologiczna. Kilka tygodni temu pani profesor Lidia Rudnicka poprosiła mnie o przygotowanie krótkiego wykładu na temat historii polskiej dermatologii. I zastanawiając się, jaki temat z Państwem dzisiaj omówić, zdecydowałem się ostatecznie na ukazanie przygotowań naszej wystawy poświęconej ważnemu roku w historii polskiej dermatologii, czyli dacie 2020. Mam mało czasu, więc pozwolę sobie od razu przejść do prezentacji. Wystawa stanęła w budynku kliniki dermatologicznej przy ulicy Koszykowej kilka tygodni temu. Składa się z czterech planszy i dwóch gablot wypełnionych oryginalnymi zabytkami. I tak jak wspomniałem przed chwilą, najważniejszym naszym zadaniem było ukazanie dwóch ważnych rocznic i odwołanie do roku 1920. 100 lat bowiem temu nad Wisłą w Warszawie powstało Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, a także w strukturach Uniwersytetu Warszawskiego Klinika Dermatologiczna. Wystawa, mam wrażenie, jest dość ciekawa ikonograficznie. Mam wrażenie, że też będzie dla Państwa ciekawa merytorycznie i oprócz historii tych dwóch ważnych instytucji medycznych na ekspozycji przedstawiliśmy pokrótce sylwetki dwóch legend polskiej dermatologii, czyli Franciszka Krzyształowicza i Roberta Bernharda. Wśród wybranych zabytków przedstawionych na ekspozycji zgromadziliśmy przedwojenne czasopisma dermatologiczne. Wśród nich jest na przykład najstarszy numer przeglądu dermatologicznego. Mamy na ekspozycji dawne publikacje Bernharda i Krzyształowicza oraz przedwojenne i powojenne narzędzia pracy każdego dermatologa. Bardzo interesującym zabytkiem jest także medal wybity 20 lat temu w związku z 80. rocznicą powołania Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Kilka tygodni temu Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nabyło także do swoich zbiorów to oto zdjęcie, które tutaj pokazałem w powiększeniu w prawym dolnym rogu. Ta fotografia wydała nam się interesująca, bowiem na szczycie tej kompozycyjnej piramidy widzimy studenta Uniwersytetu Moskiewskiego, młodego Roberta Bernharda. Dzieje Towarzystwa Dermatologicznego są powszechnie znane. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to jedno z najstarszych polskich i najbardziej prężnie działających towarzystw. Towarzystwo powstało w bardzo trudnych czasach, w trakcie trwania jeszcze wojny polsko-bolszewickiej, ale udało się też towarzystwu bardzo szybko powołać liczne oddziały w dawnych polskich ośrodkach akademickich. Takie więc oddziały powstały we Lwowie, w Wilnie, w Krakowie, Poznaniu i Lublinie. I właśnie w tych oto miastach do wybuchu II wojny światowej udało się zorganizować 11 zjazdów naukowych, na których to spotkaniach dermatolodzy z całej Polski przedstawiali swoje osiągnięcia naukowe, wymieniali się opiniami, doświadczeniami i dzięki tym konferencjom bez wątpienia mogła rozkwitać polska nauka. Warto także przypomnieć, kim byli najważniejsi prezesi towarzystwa. Pierwszym wybranym w 1920 roku został Robert Bernhard. Pełnił tę funkcję przez 7 lat. Przez 3 kolejne lata funkcję prezesa pełnił Franciszek Krzyształowicz. Do wybuchu wojny warto jeszcze wspomnieć o profesorze z Lwowa, słynnym dermatologu Romanie Leszczyńskim. Natomiast po reaktywacji Towarzystwa Dermatologicznego po II wojnie światowej wśród prezesów byli Franciszek Walter, wybitny dermatolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także profesor Stefania Jabłońska.
Mnie jako akademika szczególnie interesują dzieje kliniki dermatologicznej powstałej też przed 100 laty. Pierwszym jej kierownikiem został przybyły z Krakowa Franciszek Krzyształowicz. Jego pierwsza decyzja związana była z przeniesieniem siedziby kliniki. Zdecydował Krzyształowicz, że opuszcza ulicę Książęcą i mury tamtejszego szpitala Świętego Łazarza i przenosi się do dawnych koszar wojsk rosyjskich na ulicę Koszykową. Oczywiście na potrzeby medyczne budynek dawnych koszar wojskowych został przebudowany, upiększony i to było dzieło wybitnego warszawskiego architekta Tadeusza Zielińskiego. Widzą więc Państwo, że współpraca architekta i dermatologa zaowocowała powstaniem w sercu Warszawy pięknego budynku o neoklasycznej szacie. Mam nadzieję, że w przyszłości gmach ten uda się w końcu wyremontować i stanie się prawdziwą perłą tej części miasta położonej naprzeciwko filtrów stołecznych. Kilka tygodni temu miałem też okazję przejść się po budynku i po jego otoczeniu w towarzystwie fotografa. Wykonaliśmy wtedy wspólnie kilka, mam wrażenie, oryginalnych, bardzo ciekawych zdjęć, które prezentują nie tylko ukryte detale architektoniczne tego miejsca, ale mówią dużo bardzo o tradycji i niezwykle ciekawej historii tego zakładu, tej jednostki uczelnianej. Klinika zarówno w okresie międzywojennym, jak i po II wojnie światowej rozwijała swoją działalność. Budynek był coraz bardziej unowocześniany, powstawały nowe sale dla pacjentów, kolejne laboratoria, sale operacyjne. Też z upływem lat rozwijała się biblioteka zakładowa. Muszę Państwu powiedzieć, że jak zaglądałem tam wielokrotnie, zawsze wyczuwałem magię tego miejsca, ponieważ są tam zbiory przedwojenne, powojenne, aż czuć klimat przedwojennej naukowej Warszawy. Drodzy Państwo, legendy warszawskiej dermatologii okresu międzywojennego to przede wszystkim dwa nazwiska. Po pierwsze Franciszek Krzyształowicz, a po drugie Robert Bernhardt. Przybyły z Krakowa Krzyształowicz to jeden z najwybitniejszych teoretyków tej dziedziny nauk medycznych. Swoje studia odbył oczywiście w Krakowie, tam uzyskał habilitację, tam też uzyskał pierwsze doświadczenie w krakowskim szpitalu Świętego Łazarza. Po przybyciu do Warszawy nie tylko przeniósł klinikę z ulicy Książęcej na ulicę Koszykową, ale także stworzył zespół wybitnych młodych dermatologów. Do najwybitniejszych uczniów Krzyształowicza należeli profesor Marian Grzybowski i profesor Stanisław Kapuściński. Zadania i zainteresowania naukowe Krzyształowicza przede wszystkim oscylowały wokół chorób skóry i chorób wenerycznych. No szczególnie Krzyształowicza interesowała kiła i patologia tej choroby. No badał też bardzo dokładnie morfologię bakterii krętka bladego, bakterii, która została w sumie odkryta na początku XX wieku. I te wszystkie prace Krzyształowicza naukowe doceniono w świecie akademickim Warszawy i to zaowocowało wybraniem go na stanowisko rektora Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1924. Z tego też powodu prezentujemy tutaj zdjęcie Krzyształowicza w stroju ceremonialnym wykonane podczas jednej z inauguracji roku akademickiego. Franciszek Krzyształowicz w latach 20. okresu międzywojennego założył też Związek Słowiańskich Dermatologów. Była to bardzo ciekawa inicjatywa, ponieważ grupowała badaczy z byłej Jugosławii, byłej Czechosłowacji, a także Bułgarii. Odbywały się też regularnie spotkania w okresie międzywojennym, na których to właśnie mogli badacze wymienić się poglądami naukowymi i literaturą z całego świata. Krzyształowicz też miał prywatne, bardzo ciekawe pasje. W wolnych chwilach jeździł do Zakopanego, wspinał się po Wysokich Tatrach, a jego rodzina i on sam gromadzili też w domach wspaniałe dzieła sztuki. Na ścianach mieszkań Krzyształowiczów znajdowały się pastele Wyspiańskiego, a także prace Witkacego. Jego wielkim przeciwnikiem i rywalem w okresie międzywojennym był Robert Bernhardt. Badacz ten urodził się w Kaliszu, wykształcił się na Uniwersytecie Moskiewskim.
Kim pracował także w Paryżu, Wrocławiu i Wiedniu. W tym ostatnim ośrodku naukowym poznał słynnego Morica Kapoziego, tego słynnego lekarza, który zdiagnozował nowotwór skóry, który później nazwano mięsakiem Kapoziego. A po już przyjeździe do Warszawy Robert Bernhard do końca życia związał się ze szpitalem Świętego Łazarza i pełnił w tym ośrodku medycznym funkcję ordynatora. Bernhard był przede wszystkim uważany za doskonałego klinicystę. Uwielbiał spędzać czas przy łóżkach pacjentów i w tych miejscach diagnozować i określać najtrudniejsze, najbardziej skomplikowane i tajemnicze przypadki medyczne. Miał także czas oczywiście na pracę też w gabinecie naukowym, dlatego też w ciągu kariery całej zawodowej popełnił ponad 100 prac, które przyniosły mu sławę nie tylko na terenie Polski, ale także na terenie całej Europy. Dodatkowo Robert Bernhard był także redaktorem naczelnym czasopisma o tytule Pamiętnik Kliniczny Szpitala Świętego Łazarza. I jakbyśmy zajrzeli do tych numerów przedwojennych, to tak naprawdę dowiedzielibyśmy bardzo dużo się nie tylko o pracy samego szpitala, ale także o tezach naukowych i dokonaniach Roberta Bernharda. Czym najbardziej się Robert Bernhard interesował? Tak jak podpowiada tutaj ilustracja na tej planszy, przede wszystkim interesowały go też choroby skóry, a przede wszystkim łuszczyca. No, badał także przyczyny zaniku skóry. Jako pierwszy też, powiem Państwu, w Warszawie otworzył finsenowską pracownię światłoleczniczą. I powiem Państwu tak, podsumowując ten wątek, ta rywalizacja, to zdrowe współzawodnictwo pomiędzy Bernhardem, klinicystą, a teoretykiem Krzyształowiczem przyniosło wiele dobrego polskiej dermatologii okresu międzywojennego i dzięki tej konkurencji naprawdę mogła ta dziedzina nauk medycznych rozwijać się na wielką, wielką skalę. Drodzy Państwo, tyle a propos wystawy. Chciałbym powiedzieć, że ta wystawa w pewnym sensie jest aktem drugim, takim aktem środkowym trylogii dermatologicznej, którą przygotowaliśmy na minione i przyszłe lata we współpracy z kliniką dermatologiczną. W zeszłym roku udało nam się upamiętnić postać profesora Mariana Grzybowskiego. Mówiliśmy o jego dokonaniach, o współpracy naukowych, o współpracy międzynarodowej, o tragicznej śmierci, a mam nadzieję, że w przyszłości, w przyszłym być może roku kalendarzowym opowiemy historię powojennej warszawskiej polskiej dermatologii i skupimy swoją uwagę na pani profesor Stefanii Jabłońskiej. To będzie taki trzeci akt trylogii i w ten sposób przypomnimy te zaszczytne i chwalebne dzieje polskiej medycyny. Dzisiaj z Państwem się już żegnam. Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia i bardzo udanych obrad i mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się już spotkać w aulach akademickich. Pozdrawiam i bardzo serdecznie dziękuję.